bym powiedziała, osób fajnych. Dobrze. Pani, cieszę się bardzo i witam Was serdecznie na naszym spotkaniu. Myślę, że to będą już znowuż cykliczne, ale troszeczkę potrzeba przygotowań i powrotu do tego. Słuchajcie, spotkanie ma na celu, żebyśmy aktywnie wdrożyli probiotechnologię w tym najważniejszym momencie dosłownie, czyli aplikację Farmy Plus na resztki pożniwne, czy również resztki pozbiorcze. Dlatego dziś to spotkanie chciałam wywołać, bo to jest najlepszy moment zarówno dla ekonomicznie i dla gospodarstw, a dla nas jest to czas też żniw. Dlatego szczególną uwagę na to zwróćcie, wykorzystajcie ten czas bardzo aktywnie w współpracy z rolnikami. Pokażcie im właśnie atuty, dlaczego warto wdrożyć, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Najważniejsze jest wiadomo, najważniejszym procesem w zdrowej glebie jest przede wszystkim to, że musi być wytwarzana próchnica, tak? Czyli aktywna próchnica to jest siła, to jest silnik po prostu procesów glebowych i ona przede wszystkim rozstrzyga i zaopatruje rośliny w potrzebne składniki pokarmowe. W związku z tym, że wiadomo, że bardzo jest obniżona i zawartość próchnicy w glebach jest bardzo niska, my mamy technologię, która będzie przywracała i tą próchnicę, jak również zwiększała jej aktywność biologiczną. Zobaczcie, jaki potencjał jest, jak wygląda. To są dane z 2016 roku, jak dobrze pamiętam, tak więc jest co do pracy. W ostatnich dosłownie to jest z 2006 roku, tak? Z 30 lat ta zawartość strasznie spadła. Dlatego to, co oferujemy, naszą technologię i możliwości, to jest dosłownie kopalnia złota, którą możemy zagospodarować, tylko trzeba to w odpowiedni sposób przygotować się, jak również iść otwarcie do producentów rolnych i oferować naszą technologię. Musimy też się jakby utożsamić, słuchajcie, jak ważne są mikroorganizmy w glebie. Jak wiele procesów one uruchamiają, jakie narzędzie my mamy też w ręku, żebyśmy po prostu byli przekonani o słuszności naszej technologii, ponieważ w ten sposób my jesteśmy bardziej wiarygodni dla naszych klientów. I musimy pokazać, jak ważna jest próchnica w glebie i przede wszystkim, jak aktywna próchnica jest niezbędna, ponieważ właśnie w tej aktywnej próchnicy dominują pożyteczne mikroorganizmy, tworzą korzystne warunki dla rozwoju systemu korzeniowego. Ponadto dodatni bilans węgla organicznego w uprawianej glebie jest wzorcem rolnictwa nowoczesnego, takiego, które właśnie daje wysokiej jakości plony o bardzo wysokiej jakości biologicznej. I technologię, którą oferujemy, to właśnie jest ta technologia, która jest wysoko produkcyjna, jak również wysoko jakościowa. Nie będę tego omawiała, bo to jest w większości dla Was wiadome, tak? Ale żebyśmy te resztki pożniwne dobrze zagospodarowali, to niezbędne są mikroorganizmy w postaci Enfarmy Plus, żeby nastąpił ten właściwy proces mineralizacji i humifikacji, bo słoma zawiera wszystkie niezbędne dla rośliny składniki pokarmowe, najwięcej potasu, ale jej wartość nawozowa to również inna, ogromna ilość substancji organicznych i powinniśmy pokazać, jaką wartość daje dobrze przefermentowana czy zhumifikowana materia organiczna słoma, ponieważ wielu rolników też się skarży, że ta słoma jest ciężka do przeorania, ale przede wszystkim dlatego, że ona zalega w tej glebie i następuje gnicie, tak, czyli zagniwanie, co też wiąże się z wieloma chorobami glebowymi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że są to gleby bardzo mocno schemizowane, przenawożone, czyli ubogie w życie mikrobiologiczne, a właśnie mikroorganizmy nadają ten właściwy kierunek procesów rozkładu materii organicznej. Rozwiązaniem jest, tak jak właśnie powiedziałam, Enfarma Plus.
Stosowanie na przeorywaną słomę zbóż zapobiega porażeniom roślin przez grzyby wywołujące choroby podchruszkowe. W kukurydzy zmniejsza populację też omacnicy, jak również strąby kukurydzianej, a przede wszystkim przyspiesza ten rozkład tej materii, eliminuje gnicie i ogranicza występowanie chorobotwórczych tych patogenów. Ponadto regularnie stosowana M-Pharma Plus na słomę, na przykład rzepaczaną, zmniejsza ryzyko wystąpienia na przykład kiwi kapuścianej, poprawia żyzność i aktywność biologiczną gleby. Zastosować warto 30 litrów, jeżeli ktoś wcześniej nie stosował, na przykład w trakcie wzrostu roślin, czyli nie zaszczepiał gleby mikroorganizmami, to warto zastosować 30 litrów M-Pharma Plus. Następnie wymieszać ją z wierzchnią warstwą gleby. Tu chcę pokazać, jaka jest skład danych słomy, zbóż, czy rzepakowej słomy, czy kukurydzianej. Cen nie wprowadziłam, cen nie wyliczyłam, ale łatwo policzyć, bo to są dosłownie ceny na poziomie przy zbożach było 3 lata temu, jak były dane robione, to było na poziomie 300 zł, trzykrotne policzenie. To jest od 1000, tu w niektórych przypadkach nawet do 2500, patrząc na zawartość tych składników. Jak można ograniczyć? A koszt zastosowania M-Pharma Plus to jest na poziomie maksymalnie w cenach detalicznych, tak, 360 zł detalicznie. Są klienci stali, mają rabaty, tak więc to jest dziś na poziomie 300 zł, których można zastosować, a przy zbożach na słomie jest to dosłownie trzykrotnie większa wartość, jeżeli jest dobrze rozdrobniona słoma i zastosowany jest preparat w formie M-Pharma Plus w ilości 30 litrów. Tak? Czy też odpowiednie warunki wilgoci muszą być zachowane, żeby nastąpił też właściwy proces. Ale tymi argumentami warto rozmawiać z klientami. Przede wszystkim, słuchajcie, to też trzeba zwrócić uwagę na te procesy próchnicze, o których tu już nie wskazujemy i nie mówimy o tych wartościach, ale to jest bardzo ważne. Ponadto M-Pharma Plus też zwiększa dostępność innych mikro, makro elementów, które zalegają w glebie. Czyli to nie jest tylko rozłożenie resztek pożniwnych, tak, udostępnienie tych składników, które są w materii organicznej słomy, tak, tylko również to, co jest w glebie. Reguluje też przede wszystkim i optymalizuje pH gleby. Czy uaktywnia tą próchnicę, która w większości sytuacji jest bardzo słabo aktywna biologicznie. Zrobione zostały, słuchajcie, badania w Katedrze Chemii Rolniczej i w Poznaniu, w którym wykazano, że preparaty mikrobiologiczne stymulują korzystne procesy mineralizacji masy organicznej, a przede wszystkim też, co jest najważniejsze, w badaniach, że nie zaobserwowano głodu azotowego roślin następczych, tak? I przede wszystkim też wspomagają tworzenie tej próchnicy, która również gospodaruje w aktualnej sytuacji, jaka jest na rynku związana z sytuacji pogodowej, czyli w terenach, gdzie jest dużo suszy, to ta próchnica ma olbrzymie znaczenie, bo też zagospodaruje dużo więcej wody. Poza tym w glebie, w której jest wysoka zawartość próchnicy, jest zdecydowanie więcej azotu, który jest bardzo kosztowny, tak? Innych składników, które też są przede wszystkim w formach dostępnych dla rośliny. Na to należy również zwracać uwagę. Ponadto jest też, że badania były robione zawartości mineralnych form azotu. Poczekajcie, bo tu mi się coś przemieszcza. W profilach glebowych w poszczególnych obiektach, tak doświadczalnych, po zastosowaniu również M-Pharma Plus. Zobaczcie, jaka jest zdecydowanie większa dostępność. Tak więc jest wiele na to doświadczeń, w których M-Pharma Plus jest naprawdę wyjątkowym preparatem, ponieważ oprócz tych bakterii probiotycznych są enzymy, które uruchamiają wiele procesów, tak, glebowych. Tu chcę Państwu pokazać, jak właśnie nasz zaprzyjaźniony Marian Harian stosuje na resztki pożniwne od lat, w którym ograniczył nawożenie
również w trakcie stosowania, jak również w trakcie wzrostu roślin, jak również fungicydy o 50%. Zdrowsze zdecydowanie gleba, lepsze plony są, jak również było zastosowane na resztkach pozbiorczych i na resztkach w gospodarstwie Jana Marczakiewicza, który również zwiększa się zasobność tej próchnicy i lepsze zdrowotniejsze, lepsze były plony i zdrowsze. Czy również w gospodarstwie doświadczalnym w Brodach, to jest akurat na Obornik, ale to również wynika z tego, że jest większa bioaktywność, aktywność biologiczna takiego obornika. Nasz doradca i ostatnio otworzył Centrum Mikrorolny Paweł Kuliński, który stosuje na poplony, międzyplony również i to też przyspiesza procesy próchnicze i ma zdecydowanie lżejszą uprawę i lepszą jakościową. Jak również u Bartosza w rzepaku ozimym, który stosuje na pozbiorczo jak i przed siewem, też bardzo zdrowa plony, odporniejsze, czy pszenicy ozimej. Kochani, ja jeszcze poproszę prezesa, żeby uzupełnił więcej może jeszcze informacji. To wprowadzenie, które Wiola zrobiłaś, dziękuję bardzo. Ono ma nam służyć, że mamy rozwiązanie, które jest poszukiwane dzisiaj na rynku, a spotkanie, które mamy w tej chwili, ma dać kolejne rozwiązania poprzez nasze działania, w jaki sposób mamy upowszechnić probiotechnologię wśród rolników. I to jest clue zagadnienia dzisiaj, więc ja kilka rzeczy jeszcze uzupełnię do tej wypowiedzi Wioli, a dla Państwa pozostawiam zapytanie, tak naprawdę, jakie narzędzia byście potrzebowali, żeby te dobre rozwiązania, które żeśmy do tej pory w ciągu tych kilkunastu lat opracowali i rozpracowali, żebyśmy po prostu je użyli i byli skutecznymi doradcami w tym działaniu, jak i użytkownikami, ale jesteśmy w gronie osób, które zajmują się doradztwem, więc najważniejszym zagadnieniem jest, jakie narzędzia potrzebujemy lub co by się przydało dodatkowo jako wsparcie, które by wszystkim pomogło, żeby było jeszcze większe zadowolenie. No i teraz adrę do hasła resztki pożniwne. Rozważaliśmy z prezydium, co należałoby zrobić, żeby preparatem Pharma Plus był bardziej jeszcze identyfikowany z resztkami pożniwnymi i glebą. Powstały banerki, w których są bakterie na resztki pożniwne. Myślę, że Dominik pokaże też, jakie pomysły były, tak żeby je wprowadzić od zaraz, a o innych pomysłach będziemy za chwilę rozmawiać. Ja chciałbym uzupełnić, że naprawdę jesteśmy w wyjątkowym czasie i nie trzeba tu dobierać żadnych słów. Jesteśmy w okresie ogromnych zmian. Jesteśmy też w czasie, gdzie niedaleko jest wojna. Dzieją się właściwie wydarzenia, o których nikt z nas nie był w stanie nawet pomyśleć. Nikt z nas nie był w stanie pomyśleć o takim COVID-zie, który sparaliżuje świat, bo zapewne nikt nie pomyślał, że można zastosować takie manipulacje, które sparaliżują cały świat. Nikt też na pewno nie pomyślał, że ktoś będzie chciał po prostu sobie strzelać do ludzi jak do kaczek i bez względu na to, czy ma broń precyzyjną, czy nie, po prostu puszczać sobie bombki, gdzie mu się żywnie podoba. To są po prostu historie, które
pokazują, że żyjemy w bardzo niestabilnym czasie. To są historie, które pokazują, że żywność i żywność lokalna, żywność danego rynku, żywność wytwarzana w danym państwie jest, nie to, że może być, jest najważniejszą bronią, bo będą zatory żywnościowe. Czy tego chcemy, czy nie, po prostu one się pojawią. I zapewne zmiany poszły już tak daleko, że nikt nie będzie wracał do 300 kg azotu, nikt nie będzie tego rozważał, ponieważ jest już presja na to, żeby było ograniczenie, żeby było zdrowe jedzenie. Suma, powiedzmy, zdarzeń zdrowotnych w rodzinach jest wystarczająca. Osoby czekające w kolejkach wielomiesięcznych i rocznych na leczenia w większości rodzin, umówmy się, nie tak sporadycznie w kilku rodzinach, nie, w większości rodzin rozmawia się o tym podczas różnych sytuacji. To nie są jakieś tematy zaskakujące, że kogoś tylko dotknęło. To dotyka większość osób. Świadomość jest naprawdę na wyższym poziomie. I możemy powiedzieć sobie, że bez względu na to, czy jakiś zielony, czy żółty, czy czerwony ład będzie organizowany i realizowany, to świadomość ludzi na tyle wzrosła i świadomość rolników, że poszukiwanie metod biologicznych zaczęło się. Rolnictwo wyraźnie pójdzie w kierunku rolnictwa zrównoważonego. Można powiedzieć, że to będzie 90% rolnictwa. Co to będzie za rolnictwo? Rolnictwo, w którym czynniki biologiczne realnie staną na pierwszym miejscu linii, czyli na pierwszej linii frontu. A tam, gdzie nie będzie to możliwe, będą to chemiczne rozwiązania. I powoli będą się rolnicy przekonywali, że można ograniczyć fungicydy, można wyeliminować fungicydy, można ograniczyć zoocydy, czyli na owady, można je wyeliminować jako chemiczne, a wprowadzać biologiczne. Później zostanie walka z chwastami, wejdą nowe techniki uprawy i tak dalej. To jest 90%. I tu jest nasze miejsce. To jest przede wszystkim nasze miejsce, bo my mówimy o metodach naturalnych. My mówimy o probiotechnologii, w której nie używamy chemicznych środków. I nie oznacza to, że my nie mamy propozycji dla gospodarstwa, które ma być zrównoważone. To właśnie dla niego mamy tę propozycję. I pierwszym tym momentem są żniwa. I kiedy rozmawiamy o słomie, to nikt inny jak grupa Probiotics, powiedzmy, mówiła uparcie, że żadnym biznesem logicznym jest sprzedawanie słomy przez rolnika, że to jest największa kradzież, jaką czynimy wobec własnego pola, własnej gleby. Mówiliśmy o próchnicy i tak dalej. I tenże preparatem Pharma Plus jest dedykowany do tego, więc chcemy pobudzić wszystkich, ja pragnę to zrobić osobiście też, żeby nie przesiedzieć, nie przespać tego czasu, bo lepszego czasu po prostu nie będzie dla grupy Probiotics. Nie szukajmy utrudnień, nie szukajmy w cenach, nawozów, we wszystkim. Szukajmy, co nas blokuje, co nas blokuje. U siebie szukajmy utrudnień wyłącznie. Ten rynek się rozwija. Widzimy to również przez pryzmat firmy, że rynek się rozwija. Rolnictwem, które będzie stricte takim organicznym, to jeszcze długo, jeszcze kilka lat, żeby było 10%, bo na razie to jest około 4%. Także jeszcze trochę, żeby było 10%. Więc to jasne jest już rozstrzygnięcie, że co najmniej 90% to będzie rolnictwo, ale zrównoważone. Rolnictwo, w którym będzie najpierw rozmowa o biologii, a później o chemii. Będzie też dużo rozmów na temat coraz bardziej biodegradowalnej chemii i tak dalej. W to nie wchodzimy. Teraz mówimy
o żniwach, bo jest to kluczowy moment wprowadzenia mikroorganizmów do gleby. Najlepszy z możliwych, ponieważ dotyka surowca, jakim jest słoma, najlepszy próchnicotwórczy wsad bezpośrednio i inicjowanie tego procesu na polu, tak? Chyba że tęże słomę użyjemy do chowu zwierząt i wtedy ona wróci w postaci obornika. To jeszcze lepsza wersja może być. Czyli podsumujmy sobie, spodziewajmy się tego rolnictwa, do którego mamy metody, rolnictwa, które tak naprawdę będzie w 100% rolnictwem następnych dekad. Ale rolnictwo stricte organiczne, nim osiągnie 10%, to już nastąpią istotne zmiany w rolnictwie tym podstawowym, jak mówimy, rolnictwo konwencjonalne. Tak powinniśmy mówić, rolnictwo schemizowane. W rolnictwie schemizowanym takie zmiany po prostu nastąpią i my powinniśmy być prekursorami, tak jesteśmy od wielu, wielu lat, to powinniśmy być prekursorami i istotnie uczestniczyć w podziale tortu, który jest rolnictwem i uczestniczyć w zmianach, które są w rolnictwie. To jest ten najważniejszy moment, przesłanie, jaki kieruję i uczulam, żeby uczestniczyć. Jeszcze raz w tym podsumowaniu powiem, nie możemy koncentrować się tylko na niewygodach, tylko na ograniczeniach, na trudnościach, bo ich będzie zawsze więcej. Już mniej nie będzie. Wygodniejszej sytuacji nie będzie. Ale jest ważne, że o zdrowe płody będzie walka. Naprawdę walka. I będziemy doświadczać sytuacji braku żywności. Nie takiego braku żywności, który wynika ze złego podziału i czysto z Excela i biznesu szalonego, tylko pojawią się realne braki żywności, bo są pozrywane łańcuchy dostaw. Więc wspomniałaś, Wiolu, o rozwiązaniu, o którym mówił Ryszard. Też się tym podzielę, bo przecież piszemy o tym w metodykach, dajemy to w zaleceniach do ośrodków doradztwa rolniczego, że moment żniw jest rewelacyjnym na połączenie preparatów mikrobiologicznych i humusowych. I tak jak dzisiaj rozmawiałem z Tobagrarem, to jest właśnie taki moment w rolnictwie połączenia probiotyku z prebiotykiem, gdzie podanie tego dodatkowego węgla i kwasów humusowych, całej baterii składników naturalnych jest stymulacją szerokiego świata mikroorganizmów i z kolei probiotyki będące w tejże mieszaninie po prostu doskonale potrafią zainicjować ten proces, który szybko można w polu zobaczyć, i regenerację właśnie, i rozkład słomy. To jest moment, w którym możemy powiedzieć stop wszelkiemu azotowi dodawanemu do słomy. Tak nie możemy gospodarować. Musimy gospodarować z wykorzystaniem metod biologicznych, bo one są skuteczniejsze. Skuteczniejszym jest podanie M-Farmy Plus nawet samej niż podawanie kolejnych kilogramów azotowego preparatu, żeby utylizować słomę. Skuteczniejsze jest niż podanie wapna, które ma utylizować słomę. Bez względu na to, jakie autorytety będą to mówiły, to skuteczniejsze jest użycie życia i biologii do tego, żeby optymalizować rozkład materii organicznej i wywoływać właściwy próchnicotwórczy w glebie. To tyle rozwinięcia, Wiolu.